Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Właśnie robię sobie wyzwanie w LaFerrari. Muszę osiągnąć minutę 15 na jakimś tutaj odcinku. I LaFerrari bardzo fajnie mi się jeździło. Mam ten samochód, jest bardzo drogi, ale jest to świetne auto, świetnie. W ogóle kupujecie furę od razu i nie musicie nic przy niej robić i jest zajebista. Możecie nią spokojnie wygrywać, grać na multiku bez żadnych tam większych problemów. Teraz ogólnie sobie jeżdżę i próbuję dostosować McLarena P1, którego kupiliśmy sobie na ostatnim live. Jest to samochód hybrydowy z zaskakująco niskim jak na hiper samochód, znaczy nie niskim, tylko z małą pojemnością silnika spalinowego, o może tak. No bo jest to hybryda, tak? Mamy 3,8 litrowy silnik. O kurde, tutaj trzeba naprawdę nieźle popylać. 6 sekund, 5, 4. Będę musiał powtórzyć. Właśnie dzisiaj chciałbym sobie porobić takie wyzwania, ale mam też bardzo fajny, gorący temat, który chciałbym poruszyć. Jest to temat modelarstwa. Zamówiłem sobie customowe felgi do mojej Supry, z tym, że są one za duże. Dziwne, bo w aukcji było napisane skala 1 do 24, tam chyba nie było nawet podane, jaki to jest rozmiar w centymetrach. Średnice chodzi mi, no nie? No i patrzyłem, że jest fajna cena, to mówię, no nie no, zamawiam, zaryzykuję, ryzyk fizyk. I zamówiłem. I tak czekałem cały tydzień, praktycznie, na te felgi. I przyszły mi dopiero dzisiaj. I tak patrzę, przymierzyłem do mojej Supry, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No i nie wygląda to dobrze. Przede wszystkim są za duże, tak? Moja Supra, jak wszczepiłem w te felgi do Supry, wyglądają... Ha, ona wygląda teraz jak jakiś lowrider z GTA 5. Kojarzycie tego lowridera dużego? Takiego, co kiedyś tuningowałem, czy nie kojarzycie? No, no to właśnie tak wygląda Supra teraz. Zaraz wam pokażę, bo mam ten samochód tutaj przy sobie, mam te felgi. One są za duże. One wyglądają, jakby były do modelu 1 do 12 albo coś takiego, a nie do 24. Zdecydowanie za duże. Wyglądają ekstra, są zajebiste, tak? Jakość wykonania jest super. Wydaje mi się, że to nie są felgi takie modelarskie, że modelarskie, takich do modeli statycznych, tylko że to są felgi do modeli RC, czyli sterowanych zdalnie. Bo w pakiecie... O kurde, ale ktoś tu musiał popylać. Albo na przełaj jechał, czy coś. No, wygląda tak, jakby na przełaj ktoś jechał. Albo ja po prostu złą drogę wybrałem. Tak to wygląda. Ktoś tutaj dziwne wyzwanie zrobił. Zobaczcie, że nie da się zdążyć tą drogą, co się jedzie tutaj naokoło. Więc zobaczymy na mapkę. Albo pojadę na przełaj. Spróbuję na przełaj, może się uda. Ciekawe wyzwanie swoją drogą, co? No i jeśli orientujecie się w ogóle w tematach felg customowych do modeli, a jeśli nie, to wam powiem, że te felgi są bardzo drogie. To znaczy, taki kawałek plastiku potrafi kosztować nawet 70 zł, chodzi mi o komplet, tak? To jest naprawdę malutka rzecz. A płacisz 7 dych za takie małe główienko. No i mnie to właśnie denerwuje i tak znalazłem sobie na aukcji taką fajną rzecz, takie fajne felgi, które kosztują naprawdę niewiele, 24 zł. To jest cena... What the fuck? To jest cena niewygórowana za taki komplecik. What the fuck? Od razu zamówiłem sobie 3 komplety i przyszły mi... Kurde! I przyszły mi za duże. Po prostu były za duże. Nie było na aukcji podane, jaki to jest rozmiar w centymetrach i dupa zbita. No i tak sobie zacząłem myśleć, jakby tu wytwarzać własne takie felgi. Co by tu zrobić? Czy jest w ogóle jakiś sposób na to? O, może się uda. Czyli co, kurde, ktoś tutaj zrobił wyzwanie raczej na przełaj. Da się to jeszcze szybciej dojechać? Czy da się to w ogóle dojechać? God damn it! Jeszcze raz. Rozwaliłem się tam w jednym momencie i dupa zbita. O, to przy okazji, zanim sobie rozpoczniemy, pokażę wam, jak te felgi wyglądają. Więc te felgi, ten komplet, bo zamówiłem 3, te akurat są takie najfajniejsze. Może wam powiększę. Te felgi wyglądają sobie tak. Cyk, nie? Tak sobie wyglądają, bardzo, bardzo ładne, bardzo myślałem, że będą pasować do mojej Supry. A tymczasem, zobaczcie. Tak, to jest moja Superka, tutaj fantastyczny silnik, jeszcze wnętrza nie przykleiłem. I zobaczcie, jak to wygląda, nie? To jest... No nie, no... Kurde...
Tak początkowo myślałem, no co by tu zrobić, może da się to jakoś naprawić, może da się to jakoś przystosować te felgi, zmniejszyć, no ale no nie ma opcji, tak? Nawet jak wywalę same opony, to te felgi i tak będą miały za duży cal, bo te opony są i tak minimalnego profilu. Więc nie ma opcji, no. I zacząłem się zastanawiać, no kurde, te felgi są takie drogie. Co by tutaj zrobić, aby może samemu powytwarzać takie felgi? Jak to może by tutaj skombinować? No i zacząłem szukać sposobu wytwarzania tych felg. I tam znalazłem na YouTubie, jak gościu robił z jakiejś glinki, potem z jakiejś glinki robił formę i później... później zalewał to jakimś rozgrzanym, ciekłym plastikiem albo czymś takim. To zasychało mu i miał rzeczywiście jakoś tam, uzyskał z tego jakąś felgę. I to jest taka stara metoda tworzenia tego typu rzeczy. No i ja sobie zacząłem szukać, grzebać i tak sobie pomyślałem, no kurde, przecież mamy XXI wiek, mamy teraz coś takiego jak drukarki 3D, no bo kiedyś modelarstwo to jest ogólnie bardzo stary temat, tak? Tym się zajmowano już od bardzo dawna. Nawet pewnie mój dziadek, jeśli by żył, to mógłby powiedzieć o tym co nieco. Mimo, że pamięta czas międzywojenny. O, tak, trzeba na tym było jechać na przełaj. Ale lipa. La Ferrari na przełaj. Ej, idźcie. Dajcie spokój. No, więc nowa metoda to drukarki 3D. Znaczy tak popatrzyłem sobie i w sumie jest to idealny sposób, idealna sprawa do robienia tego typu rzeczy. Ja podejrzewam nawet, że te wszystkie modele, te wypraski, które kupujemy, to są właśnie... to są właśnie robione drukarkami 3D. Niektóre modele są właśnie gorzej wykonane. Ewentualnie te wypraski właśnie to są prasowane, tak? Może tak być. No bo na przykład karoseria tej Supry jest zbyt gładka, żeby to było zrobione drukarką 3D. Nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądają produkty z drukarki 3D, ale są one takie bardziej poszarpane. To też zależy od drukarki. Ale drukarka 3D mogłaby mi posłużyć na przykład do tworzenia felg. Tylko, że jest to duży wydatek. Znaczy, można by było uzbierać na tą drukarkę. Tylko, czy taka drukarka by mi się zwróciła? No nie? Jest to wydatek rzędu... Co tu mam za zagadkę? Jest to wydatek rzędu... 8 tysięcy... Od 8 do 12 tysięcy złotych tańszej. Nie ma co kupować, bo to jest tylko... strata kasy tak naprawdę. Nie ma sensu kupować takiej tańszej, skoro otrzymamy z tego sraczkę. I też ja nie jestem ekspertem w dziedzinie właśnie drukarek, tylko sobie pooglądałem kilka filmów na YouTubie, coś tam poczytałem w internecie. I to też nie muszą być wiarygodne źródła, zgadza się. Więc dlatego mówię tutaj na forum tego filmu, wyścig do celu na czas, 6 minut, o kurde. Dlatego mówię na forum tego filmu, żeby osoby, które oglądają ten materiał i miały styczność z drukarkami 3D, żeby się wypowiedziały, jakie drukarki są najlepsze, jak się za to zabrać. Znaczy tak, ja nie obiecuję, że będę na pewno drukował już teraz masowo felgi do modeli. Nie, 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 to nie o to chodzi. A, czekajcie, wyłączymy sobie muzykę, bo tutaj mamy w tym wyzwaniu jakąś muzyczkę. To nie o to chodzi, że ja chcę od razu zająć się tym na serio, na poważnie, tylko chcę się rozeznać w temacie, zobaczyć, czy mi to będzie odpowiadać. Czy na pewno chciałbym się tym zająć i tworzyć sobie takie felgi? No bo zobaczcie, jeśli nawet zainwestowałbym 8 tysięcy złotych w drukarkę 3D, to musiałbym do niej dokupować za... oj, nie wiem ile, ale musiałbym te arkusze, takie szpule plastiku dokupować do niej, bo to są takie szpule, to są takie niteczki plastiku, które drukarka potem przetapia na... i tworzy z tego jakieś tam ewentualnie figurki czy jakieś projekty, które sobie do niej wczytamy, zgadza się? A, pojadę sobie naokoło, co mi tam. Nie słyszę w ogóle tego samochodu przez tą muzykę. Zawsze mam wyłączoną, żeby właśnie dobrze słyszeć auto i obroty, żeby wiedzieć, kiedy zmienić bieg, kiedy zredukować. No dobra. Jakbym zakupił taką drukarkę 3D, no to musiałbym się liczyć pewnie z kosztami eksploatacji i tak dalej. To nie byłby może duży problem, ale co właśnie ze zwrotem całego tego wydatku? Mógłbym wziąć sobie taką drukarkę na raty, zgadza się? I tutaj wchodzą takie kwestie czysto ekonomiczne teraz, ludzka ekonomika. A mógłbym sobie wziąć taką drukarkę na raty
i jakoś tam ratalnie sprzedać, ale ja strasznie, strasznie nie lubię brać czegoś na kredyt. Strasznie mnie boli, jak muszę spłacać najpierw koszt kredytu, a później dopiero sam kredyt. Muszę płacić po prostu więcej za ten sprzęt, niż rzeczywiście jest on warty i niż rzeczywiście on kosztuje w sklepie, bo wartość produktu, a to, co kosztuje on w sklepie, to są też dwie różne rzeczy. No ale wracajmy do tematu, więc... Wow, więc zainwestowałbym w taką drukarkę i co, miałbym sobie ją w pokoju. Ja raz na jakiś czas, nie oszukujmy się, cały czas ja przecież nie składam tych modeli, raz na jakiś czas bym sobie wydrukował te felgi i to by było może raz w miesiącu, może raz na 3 tygodnie, na 2 tygodnie bym wydrukował sobie jakieś tam felgi, jakiś tam model, jakąś tam rzecz, może jakiś spoiler albo coś takiego i tyle, i te 8000 zł stałoby i by traciło na wartości. Pamiętajcie, że jakikolwiek przedmiot sobie kupicie do domu, czy to będzie monitor, czy to będzie karta graficzna, czy to będzie nawet wazon do kwiatów, cokolwiek, to w czasie, kiedy to u was stoi w domu, ta wartość spada. Wyobraźcie sobie, że nad tym produktem wisi taka cena, jest taka tabliczka z ceną i powiedzmy dzisiaj jest to 500 zł, a jutro na tej tabliczce będzie 498 zł, tak? Po miesiącu będzie to już 389 zł, powiedzmy. Także chodzi o to, aby ten produkt jakoś na siebie zarabiał, żeby najlepiej się zwrócił, no bo do tego trzeba zawsze dążyć, żeby coś się nam zwróciło. Nie zawsze w pieniądzach, może po prostu z przyjemności, prawda? I tak sobie myślałem, że mógłbym zająć się produkcją takich felg customowych i je później odsprzedawać, tylko że musiałbym w to wliczyć cenę plastiku, który bym użył do produkcji takich felg i cenę eksploatacji samej maszyny. Także jest tutaj szereg różnych czynników i najbardziej prostą sprawą byłoby chyba mieć jakiś program 3D, projektować te felgi, ale wysyłać je do jakiejś firmy, która po prostu ma bardzo zaawansowaną drukarkę 3D i która mogłaby mi takie coś wydrukować, mając po prostu projekt danej felgi, tak? Wydrukować tam 1 000 000 sztuk, ja bym sobie to spokojnie odsprzedawał. Też tak można zrobić. Zapłaciłbym im, powiedzmy, nie wiem, 30% wartości jednego kompletu i sprzedawał po 70% wartości kompletu, odsprzedało to gdzieś tam, nie wiem, na Allegro albo na jakimś Amazonie czy eBayu. Też jest sposób na to, aby to robić, no nie? Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że kurczę, chciałbym robić customowo modele. To się wywodzi wszystko od tych modeli, no nie? Chciałbym robić customowo modele i chciałbym robić jakieś dodatkowe rzeczy. Te felgi, które są w zestawach, tak jak do tej Supry, to są felgi standardowe, które dostajemy do modelu. Można kupić na przykład jakąś specjalną wersję Mazdy RX-7 z Oshimy, tak? Można kupić jakąś specjalną wersję Supry, taką ulepszoną. Ale czy to będzie po prostu wersja pospolita, którą każdy może sobie kupić i każdy może sobie zrobić. Nie każdy może mieć właśnie customowe felgi i nie każdy może wykonać to tak, jak ja bym mógł wykonać, tak? I tutaj wchodzi już też wiedza na temat obróbki plastiku, zabawy z tym wszystkim. No jest szereg różnych rzeczy, których trzeba się nauczyć, aby robić to na fajnym poziomie. I żeby co? No od czego jest to modelarstwo? Co mi to tak właściwie daje? Stoją sobie jakieś tam samochody i co? I ładnie wyglądają? Ja jestem fanem gier wyścigowych. Jestem fanem samochodu, tego jak one wyglądają, tego jak można je tuningować. Jestem ogromnym fanem motoryzacji. Nie takim, że od razu oho, do każdego samochodu się spuszczam. Ale po prostu mnie to fascynuje, tak? Lubię patrzeć na auta, lubię posłuchać, jak brzmią. Nie lubię tego, że trzeba za nie tyle płacić i że są one totalnie nieekonomiczne. Ale poza tym, no... lubię też słodycze, tak? Ale słodycze są niezdrowe, no i dostarczają mi jakieś tam frajdy, więc to jest tak samo z samochodami, no. To też jest taki słodycz, który no nie do końca jest dobry, ma swoje wady, ale no dostarcza mi frajdy, której nie potrafię sobie odmówić, zgadza się? I
grając właśnie w takie gry, patrząc na te wszystkie samochody, chcę kawałek z tej gry przenieść do realnego świata. Ten taki mały fragment, czyli model samochodu, przenieść z gry i patrzeć na niego. To jest naprawdę wielka frajda móc jeździć taką, powiedzmy, Suprą w grze i móc później zrobić sobie taką Suprę, złożyć z jakiegoś tam pakietu, nie? Odtworzyć idealnie tak samo w grze samochód, jak... znaczy odtworzyć idealnie tak samo samochód z modelu, jak mamy zrobiony w jakiejś tam grze, powiedzmy w Need for Speed Underground, no nie? Postawić go sobie na biurku i patrzeć, no kurde, w grze mam taki sam samochód jak tutaj w rzeczywistości, mogę go dotknąć. Wyciągnąłem go jakby z ekranu, to jest mega, mega satysfakcja. Czy to jest Forza Horizon, czy to jest właśnie jakaś inna gra. Chodzi ogólnie o motoryzację, no nie? Dostaję różne jakieś tam propozycje, ludzie piszą do mnie, że chcą, abym im złożył model jakiś tam, bo mają jakieś tam wypraski i fajnie by było, jakbym to złożył. Ja sam sobie wybieram przede wszystkim modele, które chcę składać, to raz. Dwa, nie czuję się na tyle dobry w tym, co robię teraz, żebym mógł robić to na poziomie, który będzie kogoś satysfakcjonował. Oczywiście zrobię to lepiej od osoby, która nie ma w ogóle całkowicie żadnego sprzętu, ani nigdy nie składała modelu, ale nie zrobię tego na takim poziomie, żeby ktoś powiedział: wow, to jest naprawdę zajebiste, super, że to zrobiłeś, albo coś w tym rodzaju. Do tego chcę dążyć, tak, żeby każdy, kto weźmie taki model ode mnie do ręki, gdzieś na niego spojrzy, powiedział: wow, to jest naprawdę customowa robota, niestandardowe malowanie, jakieś niestandardowe felgi, tak, coś w tym guście. I do tego chcę dążyć właśnie, zajmując się tym modelarstwem. Okej, zróbmy sobie jeszcze jedno wyzwanko. O, żeż ty w mordę, drzewo głupie. Troszeczkę ten samochód jest nadsterowny, trzeba tutaj pobawić się tymi kątami. Auto jest fajne, ale jak gram z ludzkami, to mnie rozwalili. Poważnie, tutaj ten kąt jest za duży. Pyk. Tu mamy ok, stabilizatory. Są takie miękkie, troszeczkę buja tym autem. Przód jest miękki, aero, dyferencjał jest na 50 i to nie ma żadnego problemu. Samochód wbrew pozorom nie ma jakiegoś ogromnego momentu obrotowego, z którym nie mógłbym sobie poradzić, jest całkowicie w porządku. To jest nawet bardzo dziwne, że starając się ruszyć tym samochodem bez kontroli trakcji, udaje mi się tak szybko zyskać przyczepność. A to dlatego, że też skróciłem sobie trochę biegi i dzięki temu szybciej rozpędzam się do tej prędkości maksymalnej, która jest niestety niższa niż standardowo, bo standardowo ten samochód po tam lekkim tuningu osiągał 410 km na godzinę, teraz ma jakieś 300, nie, 400 chyba jakoś tam równo wychodzi, tak? Obieg mi się kończy na 389, także do 400 tam by jeszcze jakoś dobił z górki z wiatrem. No dobrze. Powiedziałem, wygadałem się o tym modelarstwie, bo pokazałem wam Suprę, pokazałem, dobrze. Bo jedno nagranie mi się już zepsuło, jak o tym mówiłem, i teraz nie wiem, czy pokazałem Suprę, czy nie pokazywałem, ale chyba pokazałem. Tutaj mamy coś jeszcze, nieodkryta pokazówka, fajne są te pokazówki. Jeździ się różnymi samochodami, można sprawdzić. Właśnie zastanawiam się, czy te pokazówki są robione przez innych graczy, czy to są pokazówki, które twórcy gry robią. Ja myślę, że to przez innych graczy jest robione jakoś tam. Cyk. Ja kiedyś byłem przeciwny jeżdżeniu na manualnej skrzyni biegów ze względu na to, że no, nagrywam odcinek, trzeba się skupić nad tym, co się mówi, i rzeczywiście obciążenie mojego muszczku jest większe podczas nagrywania, gdy używam, jeżdżę na skrzyni manualnej, ale jak się już dochodzi do tego, jak się dochodzi do pełnej wprawy podczas jeżdżenia na manualu, to jest zdecydowanie lepiej, a mi mówić coś z sensem i nagrywać normalnie odcinki. Cyk. Pojedziemy tam do góry. A też dużo, dużo większa satysfakcja jest ze zmieniania biegu manualnie niż jak jedziemy sobie na automacie, naprawdę jest to mega, mega, mega satysfakcja.
Zwłaszcza w takiej grze jak Forza Horizon, gdzie ona została przyszykowana tak, aby na padzie grało nam się bardzo komfortowo. Jest Ford RS200, jest to mój wariat na offroady w klasie S2. Nie ma on jakiejś tam ogromnej statystyki, ale jest wariat, jest świetny. Ford RS200, lecimy. Tylko nie wiem, w jakiej on klasie tutaj będzie. Ja go zrobiłem na takiego koksa, że no mówię wam, nie ma mocnych na niego. To na pewno nie jest klasa S2. Co ja mam zrobić? 40 tysięcy punktów umiejętności w jakieś 2,5 minuty. Okej. Spróbujmy. Muszę sobie... Muszę sobie, moi drodzy... Muszę sobie wejść w opcje i te umiejętności włączyć, bo mi się to nie wyświetla. Umiejętności, pyk. Akceptuj i wyjdziemy. Ja będę wiedział, czy w ogóle coś robię, czy nie. Ja to mam wszystko powłączane, bo mnie to dekoncentruje podczas jazdy. I tak, musimy skakać, musimy coś tam niszczyć. Tak, trzeba uważać, żeby w nic nie uderzyć. Pojedziemy może na jakąś hopkę. 40 tysięcy to nie jest jakoś tam super dużo. Da się to bez problemu osiągnąć. Ważne tylko, żeby w nic nie przypieprzyć, bo wtedy jest lipa. Pyk, i mamy skok. Najlepiej rzecz jasna jest robić jak najdłuższe kompot. Tak, jak najdłuższy kompot. A dzisiaj na kombo będziemy mówić kompot. Robimy jak najdłuższy kompot. Dobrze, czy będzie 40 tysięcy? Nie wiem, na razie mam 0. Została mi minuta. Ja bym zdeponował chętnie te punkty, bo zaraz może być jakaś mała kraksa i będzie po punktach. No już mamy 20 razy 6, więc 40 chyba osiągnięte. Patrzcie, jak mało brakowało. Dobra, niech się te punkty dodadzą. O kurde, sukces. 40 tysięcy zdobyte, ale kurde, pod koniec było gorąco, nie? Nic, moi drodzy, wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i że będziecie się wypowiadać na temat drukarek 3D tutaj w komentarzach. Oczywiście osoby, które mają do czynienia z takim sprzętem. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję, że byliście. Trzymajcie się. Na razie.